raz w kolejnym odcinku serii Runwall Cię. Jestem z panem Szymonem. Witam. I gramy sobie Blood and Bacon. Jest to gra, w której morduje się świnie każdego dnia. Świnie, pancerniki i chujojady. Dzisiaj jesteśmy na dniu 90, jest 101 dni. Znaczy on tam Kubi zaczął ze mną grać od 50, bo ja sam już tam przeszłem raz tą grę. I ogólnie robiliśmy tu piękne rysunki. Tak, to jest wytrysk, tu jest chuj. Ten typ mnie zawsze wkurwia. Tutaj jakaś samica, jak to Kuba mówi, nie wiem co to było. Tutaj mój uśmieszek. I tutaj Kuba się spuścił ogólnie. Sorry. Dobra. Dobra, pogadaj z nimi i niech zacznie misję. Tutaj wybieramy bronię. Chuje moje dzikie chuje. I tutaj wybieramy bronię drugie i chyba dzisiaj będzie mini bot Kuba. Damo ty moje. Ja włączę sobie cheaty. Na przynajmniej na super ammo sobie włączyć to. Dobra. Dzisiaj jest 10, co 10 dni jest, raz są minibossy, raz są wielkie bossy. I na przedostatnim dniu są minibossy razem z bossami, z bossem normalnym, boss jest przesrany, te minibossy są jeszcze łatwe, ale boss jest przesrany, wam powiem. I tak. W odbyt chyba. Dobra, dla prawdziwych dam. A Saszy. Jezu, patrz jaki biegnie. Kuba, wyłącz latarkę. Czemu? Bo i tak masz światło do was. No nie. No, cio, on musi pogadać. Nie zabiję go. Poczekaj, i tak mu nic nie robisz. On kurwa... Gandalfa wzywa. Mamy nabiję. No. O kurwa. Już mnie ugryzło. Jezu. O kurwa. Gdzie on jest? O Jezu! Prawdziwa dama mnie atakuje. Szymon z Albanii. O Jezu, jedź mordy kurwa. Co? Jebany. Dobra. Jak widzicie, interfejs jest trochę podwalony z... Left 4 Dead, ale gra kosztuje euro na Steamie. Fajna jest, bo już mam jakieś 6 godzin w tej grze. Można się trochę pobawić, jak to z Kubim. I właśnie śmiesznie, powiem wam. I właśnie dzisiaj przejdziemy do końca gry. Zrobimy już tutaj dni się przychodzi czasem mniej nawet niż w minutę. O, dzisiaj znowu noc jest. A nie, dzień. Dzięki, bo... Sorki za moją fryzurę, ale ci kąpałem. Oczywiście włosy łonowe. My... I mamy pierwsze włosy, coś nie. Gdzie jesteś? Możesz iść do downtown, do Maćka z klanu. Do downtown. O Jezu! Ludzie, oby tutaj się trafiło na odcinku, jak jest taki dzień, kiedy jest 500 wrogów po prostu. Jest taka masakra, że po prostu widzicie więcej krwi niż podczas okresu waszej matki. Na prawdziwych dam. Gdzie one biegną? O, biegną. Dobra, Laszlo. Dobra. Czemu nie można tu wejść, jak się otwierają te drzwi, tylko dopiero jak się zamkną? Znaczy, jak się otwarą. Ja lubię ci zamknąć drzwi. No, co? Ja gram w ogóle czarnuchem. Może zmienić sobie perspektywę tutaj. Dobra, 92 dzień. Chyba na 95 będzie rzeźnia. Cicho bądź, kurwa. A pan na które piętrze? I powiem wam, że wszystkie bronie można blokować do jakiegoś dnia 40. Tak przynajmniej mi się udało. Kurwa! Miałem cię zostawić w środku, a kurwa sam się zamknąłem. Widać, że masz impossible. Najwyraźniej. Albo niewyraźnie. O, oh, Jezu!
Mało ich. Tylko się trupy się strasznie łatwo zabija. Bo w nie tylko 2-3 strzały i... Paty! Chujojady biegną. Prawdziwe damojady. To oni jak uchodźcy są. O, tam jest w ogóle maszyna, która mięso przetwarza na jakieś upgrade'y, które można sobie wziąć, amunicję, granaty, jakieś mleko, które cię przyspiesza i uodparnia, jesteś szybszy. To zwiększa nas, jesteśmy odporni na wszystko i rozwalamy atakami wręcz mocniej. Jednym ciosem to nam życie odnawia. I to jest rakieta takiej bazuki, która ma tylko jeden strzał, czyli jest bez sensu tak naprawdę. I Kubi teraz zamknie przede mną bramę. Oczywiście. Since we're on a farm, do you know where Russians get their milk? No gdzie? Moscow. Oh, yes, that is śmieszne. Oh, come on, it's funny. It's a place. It's a place in Russia. Wiem, kurwa, że to Moskwa zjebie. Może nagram odcinek z Samolotika. Here comes another day, and you better decide what you're gonna do and what your plan of attack is, because once you leave, that barn door is locked. I następna misja. Oczywiście mamy ze sobą komputer, nam tylko chodzi na 15 FPS-ach. No ogólnie mi ta gra chodzi na 5. No mi też, mi tak może do 3, hej. No. Nie wiem czasami jak dobrze, ale lepiej. Czasem jak jest, znaczy przy nagrywaniu to mi chodzi na 2. No ja też jak myślę, że jak wejdę w ogóle na pulpit to już jeden, może półtora. Co nie? Hmm. Przesrane mi. Przesrane. Na komputer dałem tylko 11 zł. Ja 10,5. Kupiłem od Zbyszka spod Lidla. Ja otrzymano w Albanii, bo akurat miał dobrą promocję. Papa powiedział, że jak jebi mu gałę, to będę miał lepszego kompa, ale powiedziałem, że nie chcę, by się nie mógł 2 tygodni. A skąd wiesz? Bo z nim codziennie piję pod Lidlem. Piccolo? Nie, kurwa. Takiego niemieckiego szampana. Ona, ze Star Warsem albo z Barbie czasem. No, Piccolo podoba. You have no excuse for hanging around here, unless you just want to hang out with me. Gas special. Wygląda jak ten czarnik z dołu Lidl. Ja się nazywam Lando Bacon. Lando Bacon. O. Poczekaj, Kuba, nie morduj, no kurwa, prawdziwa damo. A prawdziwych dam się dzisiaj osram. Jak to ty poświęcenie? Co nie? Ludzie, nawet jak będziecie grać w tą grę i będziecie chcieli być uczciwi, to i tak jak będziecie mieli boss fighty, to będziecie włączać cheaty. Po 30 dniu się cheaty odblokowuje. Jest łatwiej po prostu. A co dzisiaj był revenge tej żony tak od razu ginęła? Nie, chyba jest to zawsze piąty dzień. Pomiędzy 10 jest zawsze ten. Ale on ma żarty, kurwa. Gorszy niż ten. Niż ten z Familiady, kurwa. Jak on się nazywa? Ma jakiś Strasburger czy coś tam. Strasburger, kurwa. Podobno w McDonaldzie chciał pracować, ale go nie przyjęli. To poszedł do Burger Kinga, ale powiedzieli, że nikt nie ma się nazywać Burger Kinga. Oprócz szefa. Będę go mylić z szefem i dawać mu większe napiwki. Bo dlatego miał na bluzie napisane burger, a... O, to dzisiaj jest Revenge Day. Patrz, 300! 300 jak w tym filmie! Ej, jak on chciał pracować w Burger Kingu, to pewnie słuchał I am the King, nie? Co? Nie. Jak chciał pracować w Burger Kingu, to pewnie słuchał I am the King. Ale Kubik jest śmieszek po prostu. Pod śmieszek. Do pasu dzisiaj masz
bardzo chujowy humor. No już jest po prywatnym. Tam od tyłu biegną. Powiem ci taki kawał od Isamu podjebany. Co śmierdzi. No, to już koniec? Zapomniałem jak to było, dobra. Cześć, co śmierdzi co śmierdzi dupą, pizdą i pachami jednocześnie? Nie. Rajstopy zwinięte w kłębek. Jak oglądałem ten odcinek, tak myślałem sobie, what? A ludzie, jak sobie kupię Hardword, to z Kubiem powinna być seria na moim chujowym kanale. Ja już mam, ale Max po prostu. Ale ja miałem 80 euro na Steamie i się rzuciłem i kupiłem kilka innych. Kupiłem sobie Supo Hot. Ty no jeszcze gdzieś jest jakiś kurwa członek ISIS. Biegnie! Ja biegniemy do niego. Gdzieś wiesz, że tu można rzucać takie, strzelać w te części, nie? Jak je wystrzelisz daleko strasznie w górę, nie? No. To fajerwerki się pojawią. I osiągnięcie co coś ma. A ty wrócisz pierwsze chudze to... tej dwójkę, czy... Czy tego, znaczy się drugi odcinek, czy ty teraz tą grę wrócisz jako pierwsze? Ale co? Najpierw Super Hot, czy to najpierw? Czy chudze tej? Co wrócisz pierwsze? A co myślisz, będzie lepsze? No nie wiem, bo i tak już nagraliśmy tego. No to nie, no najpierw to wrzucę, a potem chudze tej. Może nawet tego samego dnia. Te małe kurwa. Małe lochociągi. Ten się stawiał, się na mnie... War... Smurf na mnie biegł. Ale mam bekonuć się. Ostatnio mamy dobry humor, bo Max ma sponsora takiego, który ma wujka z sklepem z grami. No, tak. No. Ogólnie mój wujek ma sklep z grami, drugi jeździ tym Skyline'em, ale nie, o nic ich nie proszę, bo jestem rozpieszczony i o nich nic nie chcę. Więc polecam do na 10. Ja masz Terminator, kurwa. No, my też tak. Ogólnie jak robiłem zdjęcie dla wujka samochodu tego Skyline'a, to tyle mu się rozwodało. Spotykasz się raz na rok z wujkiem i co to jest? Dlatego będę sobie Samsunga kupował Galaxy S96. Kupię tam S5, co kładziesz na to, to się ładuje. Ja będę sobie kupował S7 i będę sobie kupował te gogle TVR, te Virtual Reality. Nagram odcinek z tego. Tak będę kurwa pojebany, krzyżony na całym pokoju, nie będą pająki odkrywać. Ty, ale jak sobie kupujesz ten telefon, nie? To kupić sobie te okulary i nagrać odcinek na przykład z tego? Czy gdzie zostaniesz okulary z darmo z tym? Naprawdę? No, ja już tam w tym obaj. No ale ja nie będę brał, ja będę w mediach kupował. No to od razu już zobaczymy wyszło z internet. Co mówisz? To kosztuje 400 zł. No ja wiem. A ja mogę sobie w Niemczech kupić za 90 euro, ale w Polsce, bo ja będę to w Polsce na raty brał telefon. I akurat jak będę w Polsce, to wezmę razem z tym na raty, nie? No to fajne jest. S7 kosztuje tyle, co komp do S7 kosztuje 3500. Ta Edge kosztuje, jak na tym cenę sprawdzisz, nie? To kosztuje 3600 zł, nie? Media Marki w tym. I to ta Edge, nie? Ja będę sobie złotą tu Edge kupywał, ja będę sobie kupywał z tą pamięcią 64 giga, żeby móc normalnie vlogi nagrywać. Bez problemu, nie? I sobie od razu kupię tego selfie sticka, żeby wiesz, nie mieć problemu, że móc sobie po prostu jakieś fajnie nagrywać wszystko i ten, nie? Będę blogerką, no. Będę blogerką, będę robił fashion week i takie inne. Kurwa, będę ten, ma fashion. No fashion. A dobra. Szybko poszło, co? 20 sekund. No teraz szybciej. No. A była. Dobra, bo już ten zostały 3 dni. O Jezu, nie pierdol, tylko dawaj kolejny dzień. Ale śmieszne. Ciekawe jak on żyje, nie? To jest jak zagadka Illuminati. A może on jest Illuminati? Ty. Tylko niepełnosprawny Illuminati. I don't even think you're prepared for... I can't do it.
I can't be that mean. Dobra, weź tego Diglosa, wejmij. I... Czemu on powiedział, że nie wie, czy jestem przygotowany na cię? Czy ich będzie dużo? Nie, tam tylko 10. Nie, tylko 66. Dobra, Kubi, słyszałem, że jesteśmy nieprzygotowani, nie? Za trudne dla nas. Nie, nie, to... Za dużo dla nas, Kuba. Nowy rekord, nowy rekord. 25 sekund. Nie, nie, wbijemy, kurwa. Mamy złe bronie, bo one na odległości stoją. 7 już zostało, dobra. Ale i tak dobry rekord mamy, 20 ile jest sekund, nie? To ja tak jak sobie kupię ten telefon, nie? To od razu sobie kupię tego. Pieniądze na PlayStation Store i sobie kupię GTA. I będę w GTA San Andreas grał. San Andreas? No i kupię sobie Vice City jeszcze i te inne. No po co takie stare Vice? Co? O dobra, Kuba, tutaj będzie, patrz co tu będzie. Nie dość, że ten wielki boss, to jeszcze trzy te małe bossy, nie? Weź tego, puść przez twoje oczy. O mój Boże, jak ty się ta piosenkę śpiewała? Czaj. Ja cię. Widzę czarne oczy, te czarne. Właśnie, a no tak, jest jeszcze jedna taka, nie? Jest taka, że... Ja sobie włączyłem nieśmiertelność, bo to przesrane będzie, Kuba. Dzień dobry. A panowie też mają bójkę z grami? Kuba. Kuba. Kuba, to tam się bawię, idę. Zrób mi selfie, zrób mi selfie, dawaj. Z moimi kolegami, zrób mi selfie. To kręcę, ci rękę. Nie można. Kurde, no zaczekaj. Ja z odcinka to wytnę. Ja się uśmiechnę, o. Ja z odcinka to wytnę, bo nie mogę tutaj... Z kolegami, tu nie mogę screena. Czekaj, się przytulę może, Weź bardziej, z pod brudkiem, o. Rób. Zrobiłem. To jeszcze Kuba. Obok Roberta. Obok kogo? Roberta. A Michał po lewo stoi? No tak, dalej. No już, chodź wejdź do środka i nie zrób mi screena. Bo nie wyjdę. No zrobiłem. No to jeszcze tutaj jest nie. O co nie raz. Dobra. Jest? No. Wchodź do środka. Nara, panowie. To... Piona. Wejdź do środka, Kuba. Wejdź do środka i zrób mi screena na Steamie i potem mi go przez Skype'a prześlesz, bo one się zapisują na kompie, dobra? Dobra, to zrób mi screena z chłopakami. Dobra, dzięki. Dzięki. No kurwa, Robert zaczął gadać. No Michał też. Dobra, nie pierdol. A ty zginiesz zaraz. Czemu? Na 100%. Z twoim partem? Dobra, napierdolę w tego. O Jezu, ta jeszcze sra! Napierdolę. Co się dzieje? Ona żyga i sra jak twoja stara. Ja jestem nieśmiertelny, ludzie włączyłem nieśmiertelny, bo tutaj byśmy to przechodzili kilka kurwa minut. No już nie straciłem w ogóle prawie życie. No i ty lepiej uważaj, żeby nie tracić, nie? Napierdalaj w te duże świnie. Albo ty w te małe, ja te duże będę uważał. Nie, już nie zmierzę. Dobra. Trzeba im wstrzelać w kość tego nowo, żeby ginęło. Dobra, easy, jeden kill. Dobra. I nie, dobra. Teraz Bertę trzeba rozwalić. Bertę bardzo spokojnie. Napierdalaj w nią, Kuba. Żeby nie rzygała i nie znała na... O mój Boże! To nie, daj piłkę. O mój Boże! Rzyga. Patrzcie na ten ładny odbyt ogólnie. O. Touch my body. O Jezu! Chyba sraczkę ma. O. Boże. Jak pierwszy raz samemu wygrałem. Bez cheatów próbowałem przychodzić. To wiecie jak czasem było w posranie. Nie, w ogóle bez. A jeszcze, kurde, Kuba tutaj ginie, a ja tak ogarniałem, że ja w ogóle nie ginąłem, że co chwilę cofałem i sobie życie odmawiałem. Pojebane. Odbyt. Jestem. No ale tutaj można sobie fajnie wyłapać. Green life! Jestem zielony.
to nie, tutaj jak zginiesz, to druga osoba może pomóc, a nie tak wiesz, wiesz co robić jest. No. Tylko się gra. Jakaś rana powinna już się jej zrobić. Zawsze na tym stadium mi się jej rany robi. Kuba, ty stoisz tu obok, czy z daleka strzelasz? Z daleka strzelam. Z daleka jej to nic nie robi, tylko się jej zadaje obrażenia, jak się obok niej stoi, wiesz? Co za locha. No. To było to jest strasznie głupie na początku. O, dobra, ma ranę. Ja jak na początku grałem, to mi tak dużało, że musiałem obok niej stać, żeby wiesz, jej damage zadawać. Dobra, chyba? O, absurdem się gra. Dobra. Jebut! Jebło jak kurwa ten, jak bomba w Hiroshima. O Jezu! Odby cię rozwaliłem, Kuba! Patrz na to! Dobra, serduszko ma tylko teraz. Ty teraz słyszę, jak on jest kakaty i serce trafia ci i ten galbanie. No dawaj, weź wypierdolę stół. O Jezu, jaka locha, co? Coś się z tym stało, Mark, chcę to już rozwalić. Co, jestem czarny, jestem perfekcyjny. Jak ja włożę swojego wielkiego pytona, to i od razu się to porozwala. Jezu. Muszę się napić. No dobra. Naprawdę? No, to chodź, ona ci narzyga się na twarz. No nie, zaraz nie pamiętam. O, Jesus. Ololo. A ta moja mama, jak widziała, jak ja w to grałem, to mówiła, że ta gra jest taka paskudna i ten. Ale siedziała ze mną jak całą grę, przeszedł. Kurde, nie mogę iść tam się napić. A co się skończyło? No serio, wszedłem do tego i mnie zabiło. Wyżej zginę, o kurwa. Czekaj, serce. Serce jej trzeba strzelać, jak ona poskakuje. Wcale zieloni. Kurde, Walter, pierwszy. Dobra, jedno serce jest tam, poskakuj. Jezu, ja nic nie widzę, moje plany są strane i obrzygane, kurwa. No mój też. Ja pierdolę? Dobra, po kurwie. I patrzcie ludzie teraz, fajerwerki. Jestem na dachu. Patrzcie teraz. 1, 2, 3. Pięknie, nie? Otworzę ci drzwi. No ale nie otwórz, to nie zamykaj. Ale udało się, co Kuba? Z cheatami, ale się... O dobra. Jest. I dzień ostatni już, w którym już są normalne świnki i my je zabijemy i zaczynamy wtedy grę od nowa. A, czyli easy. No, no, one nas nie nawet nie będą... Nie, będą nas atakować. Ja biorę bazookę, Kuba. Ja chcę pokazać bazookę, możesz ich nie zabijać? Patrz, widzisz? Teraz w lewym górnym rogu stoi Friends, nie? No. A nie, no, to poczekaj, jedź pokażę. Patrz. Patrzcie ludzie, patrzcie na to broń. Widzisz te świnie? Nie, Kuba, zostaw. Też masz? Wiem czy nie. No, obydwoje. No chodź tutaj, odsuń się. I patrzcie ludzie, fajerwerki na koniec. Yeah. Trzeba tak stanąć, czekaj, tak sobie nie wiem, jakbyśmy wychodzili z tego. Cool guys don't look at explosion. They blow things up and then walk away. They don't have time to look at explosions. I ty Adele, spokojnie. To nie Adele, kurwa. No wiem, no ale tak często tak śpiewasz. To Lonely Island. No wiem, no ale chodzi o to, że... A, tak, hello, it's you. Tak, że i patrz, on teraz się przyczepi, czemu my to zrobiliśmy. What the hell are you doing? You just killed every innocent creature on my farm. A skąd on wiem, że to są jego świnie? Przecież on nawet nie wychodził sam. Dziwne, co nie? Ma rentgen. Dumb ass bastard. Czemu tu jest 101 dni jak w Falloutie 3? Okej, ludzie, więc na tyle w tym ci dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ej, ale jeszcze jest 101 dni. Dzisiaj był ze mną Szymon z Albanii. Tak, to ja. Mój dla Max, zostawcie pięć ciągów w górę. Pozdrawiam bardzo jaśnie i na razie. Cześć.